Tej nocy najchłodniej na Warmii i Mazurach, po Morzu Zachodnim, a także na ziemi lubuskiej. Tam słupki rtęci pokażą minus 4 stopnie Celsjusza. W pozostałych regionach zanotujemy od minus 2 do 2 stopni na plusie. Barometry pokażą 1001 hektopaskali. Ciśnienie będzie rosło w kolejnych dniach. Wiatr zawieje do nas z północnego zachodu, będzie umiarkowany. Jutro opadów deszczu ze śniegiem spodziewamy się na wschodzie, w centrum, a także na południu Polski. Duża ilość słońca w części północno-zachodniej. Tam zanotujemy najwyższe wartości do 3 stopni na plusie. Wiatr zawieje do nas z północy. W strefie opadów deszczu będzie porywisty. Barometry pokażą wyższe wartości. 1015 hektopaskali zanotujemy w Warszawie. W centralnej i zachodniej części naszego kontynentu dużo przejaśni i rozpogodzeń. Bezchmurne niebo także w Atenach. Tam zanotujemy najwyższe wartości do 21 stopni Celsjusza. W Moskwie 2 stopnie na plusie. Opady deszczu ze śniegiem pojawią się przez cały dzień. W Skandynawii od 0 do 3 stopni w Sztokholmie. W Oslo intensywne opady śniegu. W kolejnych dniach ciśnienie wyraźnie wzrośnie. W sobotę termometry pokażą do 4 stopni na Podkarpaciu. W większości regionów opady śniegu. W niedzielę na barometrach zanotujemy 1026 hektopaskali. Duża ilość słońca w całym kraju. Niewielkie opady śniegu wystąpią jedynie na Podlasiu. Tam najwyższe wartości na termometrach do 5 stopni Celsjusza. W poniedziałek kolejny wzrost ciśnienia. Duża ilość słońca w całym kraju. Termometry pokażą od 1 do 5 stopni w centrum.